Wiesz, Agnieszko, im coraz starszy się robię, tym bardziej lubię jesień. Ja też, ale to dlatego, że wrzesień to początek sezonu i czas na kolejne edycje cyklicznych imprez kulturalnych. Zapraszamy Was na kolejny sezon wspólnej zabawy z co się dzieje przed ekranami Waszych telewizorów. A oto, co na dziś przygotowaliśmy. Wybierzemy się na wileńską odsłonę akcji Narodowego Czytania. Zajrzymy do TROK na festiwal Transmisje Baltikum. A także obejrzymy największe laserowe show na Litwie w ramach Dni Stolicy. W minionym tygodniu odbył się finał 12. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tym razem cała Polska i Polacy rozsiani po całym świecie czytali ballady i romanse Adama Mickiewicza. Wilno dołączyło do tej akcji już po raz szósty. Tym razem miało to wyjątkowy wymiar, bo właśnie tu 200 lat temu w wileńskiej drukarni powstał ten tomik, który, jak się uważa, zapoczątkował epokę polskiego romantyzmu. Narodowe Czytanie to promocja polskiego czytelnictwa zapoczątkowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W szóstej wileńskiej odsłonie wzięli udział m.in. aktorzy polskich teatrów z Wilna i szkolnych kółek teatralnych. Ja umrę przy tobie, nie lubię świata, źle mnie w złych ludzi tłumie. Placze oni szydzą, mówią, nikt nie rozumie. Miałam dzisiaj rolę Karusi. Ja w ogóle kocham Mickiewicza, kocham czytać. Kto mnie tak kocha, jak po tysiąc razy czule mi przysiągał wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę poda. To dla mnie odkrycie, bo ja tylko czytałam to chyba w szkole albo na studiach, ale tak się nie bardzo tam wgłębiałam, a teraz musiałam to zrozumieć, poczytać kilka razy, po prostu to jest bardzo napisane po mistrzowsku. Własne twoje oczy zobaczą. Patrz w prawo, idzie kochany. Patrz w lewo, przyjaciółka. Braliśmy kurhanek Maryli, tak jakoś wpadł po prostu w oko. Bo naprawdę te role są takie jakieś bliskie i było ciekawe właśnie siebie zobaczyć w różnych rolach. Cały nasz patriotyzm i wileński, i polski, i litewski jest zbudowany na Mickiewiczu. A Mickiewicz naprawdę znaczy wiele, bo często przejeżdżał przez Soliczniki, gdzieś tam niedaleko Solecznik spotykał się z Marylą. Rok 2022 został uchwalony przez polski Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego. Jest to związane z 200. rocznicą wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Na przełomie maja i czerwca 1822 roku w Wilnie w wydawnictwie Józefa Zawadzkiego ukazuje się skromna książeczka. Ciekawostką jest to, że właśnie ta malutka książeczka zapoczątkowała całą nową epokę. Epokę, która przyszła na zmianę epoce oświecenia. Tegoroczne Narodowe Czytanie w Wilnie zostało poprzedzone krótkim wykładem dr Ireny Fedorowicz. Akcja ta co roku cieszy się niezwykłą popularnością. Organizowana jest w różnych miejscach, od szkół poprzez muzea i parki. W tym roku polską literaturę czytano nawet w Sejmie Republiki Litewskiej. Wilnie, naszych strumień rodzica, dno ma złociste i niebieskie lica, piękna Litwinka, co jej czerpa wody, czystsze ma serce, śliczniejsze jagody. Czytamy dzieła polskich twórców w grupie. Nie jest to czytanie do poduszki, nie jest to czytanie w pojedynkę, ale czytamy na głos i jest to na pewno, co ludziom się kojarzy z ciszem domowym, z ciepłem, z przytulnością. Akcja zbiegła się z prezentacją fragmentów tłumaczenia tomiku na język litewski w Muzeum Mickiewicza w Wilnie. Przekład całości ma się ukazać do końca tego roku. Będzie to pierwsze tłumaczenie tego zbioru wykonane przez jedną osobę i jednocześnie kobietę. Profesor doktor habilitowaną Reginę Korzeniauskienię. Ten rok jest również ważny dla miasta Troki, które właśnie obchodzi 700-lecie swojego istnienia. Troki są miejscem, gdzie od 3 lat odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Transmisje Baltikum. I właśnie w tym roku na nim nie zabrakło lokalnych akcentów. Ponad 200 artystów z 5 krajów. Wernisaże, koncerty, wykłady, ale przede wszystkim spektakle. Od tygodnia w Trokach trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuk Transmisje Baltikum. Jednym ze spektakli, na które mogli wybrać się widzowie, był Las Bogów, według powieści Belisa Srogi, wykonanie aktorów Państwowego Teatru Lalek Skowna. Spektakl w groteskowy sposób opowiada o strasznych przeżyciach autora w obozie koncentracyjnym Stutthof podczas II wojny światowej.
Początkowo zamysł był taki, że będzie to spektakl dla uczniów, bo jest to obowiązkowa lektura szkolna, ale gdy zauważyliśmy po pierwszym występie, że dorośli klaszczą na stojąco i płaczą ze wzruszenia, zrozumieliśmy, że wkraczając w nasz 65. już sezon teatralny, mamy wspaniałą sztukę dla dorosłych. No i nagrodę główną, Złoty Krzyż Sceny. Trudno jest mówić groteskowo i sarkastycznie o swojej ciężkiej przeszłości, ale lalki w tym pomagają. Ten spektakl miał częściowo formę stand-upu. Czy to jest pierwsza taka próba dla waszego teatru? Dla teatru może i tak, ale mamy profesjonalnego aktora, Mindaugasa Dzierniauskasa, który jest znanym stand-uperem. Wykorzystaliśmy ten gatunek, aby wyjść i opowiadać historię z ironią i groteską. Jest nas 9 aktorów, a tym samym 9 stand-uperów, plus lalki, rzeźby, nowoczesne instalacje, światła, muzyka, gramy i śpiewamy na żywo. Festiwal obejmuje występy artystów z krajów bałtyckich, Polski, Ukrainy, jak również w tym roku po raz pierwszy z Niemiec. Istotną częścią programu są wystawy. Taka największa wystawa w Zatroczu była Strumilów, rodziny Strumilów, Andrzeja Strumily i jego dzieci. Mieliśmy wystawę plakatu Biennali przywieziona z Rzeszowa, która jest też fenomenem na skalę może nie świata, ale Europy na pewno, bo festiwale plakatu odbywają się bardzo rzadko. No i trzecia wystawa to akurat rodziny Norkusów, którzy dużo zasłużyli się dla Litwy, a szczególnie dla Trobi. Autorami tej wystawy są Vincas Norkus, artysta-malarz, który zmarł 16 lat temu, i jego syn Mindaugas, fotograf i operator, zmarły 2 lata temu. Obaj pochodzili z Trog, pracowali tu i wysławiali swoje miasto. Ojciec poprzez obrazy, a syn poprzez fotografowanie słynnych litewskich artystów, aktorów, reżyserów, muzyków, tancerzy, działaczy politycznych. Te prace kurzyły się w studiu, aż pewnego dnia poprosiłam wdowę Zitę Norkinię, by mi je pokazała. A gdy to wszystko ujrzałam, nie mogłam pozwolić, by zostało zapomniane. Wiele klisz, negatywów, które trzeba było skanować, oglądać każdą osobno, wyszukiwać znane twarze na portretach, bo przecież to jest fotografia analogowa, a nie cyfrowa. W przypadku ojca musiałam wybrać te obrazy, które były związane z Trokami. Widzę tu 2 obrazy, na których zamek Trocki wygląda zupełnie inaczej. Tak, bo jeden został namalowany w 1952 roku, a drugi kilkadziesięcioleci później, kiedy mury zostały odbudowane. To taki unikat, niczym praca fotografa, który fiksuje przemiany. Na wystawie widzę też mini pracownię, malarską i fotograficzną. Tak, chcieliśmy pokazać odwiedzającym miejsce pracy artystów. Tu są sztaluga, farby, pędzelki i niedokończony szkic. A tam małe laboratorium fotograficzne. Ciemnia, czerwona lampa, stoi też sprzęt do wywoływania zdjęć, powiększacz z negatywem w ramce, wiszą taśmy. Leżą też te analogowe aparaty, którymi właśnie były wykonywane zdjęcia z wystawy. Wystawa w Galerii Foyer Pałacu Kultury w Trokach potrwa do połowy października. A pierwsza część festiwalu Transmisje zakończy się 11 września. Druga część festiwalu w październiku. Wilno było ważne dla wielu poetów i twórców innych dziedzin, którzy upamiętniali je w swoich pracach. Robił to m.in. Józef Czechowicz, uważany za pierwszego wileńskiego fotografa pejzażystę. Jego zdjęciom i technice przyjrzał się reżyser i fotograf Mindaugas Meškauskas w swoim najnowszym filmie Spuścizna fotografa XIX wieku. Spuścizna fotografa XIX wieku to film dokumentalny w reżyserii Mindaugasa Meškauskasa, opowiadający o Józefie Czechowiczu, jednym z pierwszych i najwybitniejszych wileńskich fotografów, który fotografował miasto tak zwaną techniką mokrego kolodionu. Polegała ona na szybkim naświetleniu idealnie wyczyszczonej i wypolerowanej szklanej płyty, która została wcześniej pokryta cienką warstwą roztworu światłoczułego, kolodionu. Zachwyciła mnie technika, w której pracował Józef Czechowicz. Sam jestem jednym z niewielu fotografów amatorów na Litwie, którzy fotografują właśnie tą techniką i ją badają. Wszystko zaczęło się od hobby, a tak się rozwija. Tu wystawy fotograficzne, a teraz już film. W rolę głównego bohatera filmu Meškauskasa wcielił się znany litewski aktor Rimantas Bagdzevičius. Od zawsze interesowała mnie fotografia historyczna. W domu mam większość albumów i znalam twórczość Józefa Czechowicza. Dzięki temu filmowi poznałem wiele nowych faktów z jego życia, na przykład historię jego małżeństw. To jest niesamowite uczucie, grając nic nie mówić. Obraz sam przemawia, no i nie muszę się uczyć tekstu. Jest to film dokumentalny, choć oprócz zdjęć i negatywów nie zachowały się żadne sprzęty ani rzeczy prywatne fotografa. Wszystko, co chciałem opowiedzieć, musiałem rekonstruować. Szukałem rozwiązań artystycznych i nie rekonstruowaliśmy tamtejszej czasoprzestrzeni. Pokazywaliśmy ją na tle XXI wieku.
Nad filmem pracowała ekipa wielokrotnie nagradzanych profesjonalistów. Z Dyniusem Juniewiczusem dawno myśleliśmy o stworzeniu czegoś o Czechowiczu, ale myśleliśmy, że na Litwie nie znajdziemy odpowiedniego reżysera, który mógłby zrobić taki film. Dynius po jednej z wystaw fotografii Mindaugasa właśnie w technice mokrego kolodionu zadzwonił do mnie i powiedział: mam reżysera. Po tacie jestem Wilnianinem czwartego pokolenia. Całe życie mieszkam w Wilnie, a Czechowicz fotografował to miasto. Więc miasto, zdjęcie i rozmowy z reżyserem to wszystko natchnęło mnie do stworzenia w szybkim czasie ścieżki dźwiękowej, która przylgnęła do filmu jak ulał. Szczególnym wyzwaniem okazała się rekonstrukcja rekwizytów z XIX wieku, których w ogóle nie było. Musieliśmy stworzyć wszystko od zera. To wymagało niezwykle twórczego podejścia, pomysłowości. Studiowaliśmy ilustracje książkowe i próbowaliśmy zgadywać wielkości, rozmiary. Najlepszym konsultantem był oczywiście reżyser. Pamiętam, jak we dwoje studiowaliśmy wygląd plecaka laboratorium Czechowicza, z którym wychodził robić zdjęcia na zewnątrz. Nie rozumieliśmy, z czego się składa. Później ujrzeliśmy namiot i krzesło. Po ułożeniu elementów w jedną całość udało się nam odtworzyć idealną konstrukcję jego plecaka. Film, który niedawno zadebiutował na Litwie, zobaczył też widzowie w Warszawie. 13 września o godzinie 18 w Domu Spotkań z Historią odbędzie się polska premiera, której towarzyszyć będzie dyskusja. A my mamy dla Was kilka innych propozycji kulturalnych na najbliższe dni. Trwa Wileński Weekend Galerii. Do niedzieli włącznie mieszkańcy i turyści mogą udać się w podróż po przestrzeniach artystycznych Wilna. Główną ideą tegorocznej edycji jest empatia. W festiwalu bierze udział ponad 30 przestrzeni artystycznych miasta. Ich gospodarze zapraszają nie tylko do obejrzenia nowych wystaw, ale także do udziału w dyskusjach, warsztatach twórczych i wycieczkach. Na Wileńską Starówkę powraca Jarmark Narodów. Od 16 do 18 września przy Alei Gdymina stanie jarmark rzemieślniczy, na którym ludowi artyści i rzemieślnicy różnych narodowości będą prezentować tradycyjne rękodzieło, lokalne produkty spożywcze i inne produkty materialnego dziedzictwa etnicznego. Szczegółowe informacje na stronie www.tautumuje.lt. 13 września w Ratuszu Wileńskim odbędzie się koncert z okazji Roku Romantyzmu Polskiego. Program zatytułowany Ballady Mickiewicza i Chopina nawiązuje do 17-letniej znajomości artystów. Przedstawia wzajemne relacje artystyczne kompozytora i poety, ukryte w ich balladach. Kierowniczką artystyczną projektu jest Maria Pomianowska. Początek koncertu o godzinie 18.30. Wilno szykuje się do swoich 700 urodzin, jednak też nie zapomina o imprezach, do których zdążyli się przyzwyczaić mieszkańcy i turyści naszego miasta. Dlatego też początek września to są zawsze dni stolicy, największy festiwal pod gołym niebem. Tym razem to Agnieszka wybrała się w okolice Białego Mostu, aby śledzić i oglądać cudowne laserowe show. W ramach corocznego festiwalu Dni Stolicy Wilnianie mogli się cieszyć z niezliczonej ilości imprez. Z kamerą Co się dzieje wybraliśmy się na nocne show, które oświetliło i niebo, i rzekę. Wilnianie obserwują tu wyjątkowy pokaz. Co to? To pokaz 100 dronów z oświetleniem LED i animacją stworzoną specjalnie z myślą o Wilnie. Rok temu stworzyliśmy pierwszy pokaz w tym miejscu, więc dziś to są jakby nasze urodziny. Czy bierzecie udział w międzynarodowych pokazach czy zawodach? W tym roku zrobiliśmy wspólny pokaz z naszymi sąsiadami w Polsce. Było to show 200 dronów. Występowaliśmy też na Łotwie i w naszym kraju, ale zawodów na razie nie ma, bo jest to nowum. Może sami z czasem będziemy organizować takie konkursy. 100 dronów oświetliło niebo nad Wilnem, a teraz czas na wyjątkowe show laserów, które oświetli rzekę Wilię i przestrzeń między dwoma jej brzegami. Czy tegoroczny pokaz laserowy jest największy jak dotąd w Wilnie? Nie tylko w Wilnie, ale i na Litwie, a nawet w krajach bałtyckich. Wyjątkowość polega na tym, że użyliśmy ponad 60 projektorów laserowych o wysokiej mocy. Żeby zrozumieć, co to za liczba, powiedz, ilu projektorów średnio używa się na przykład na weselu? Średnio 5, 7 albo 10 o mniejszej mocy. Nie tylko dym, ale i woda dają dodatkowy efekt lustrzanego odbicia. Poza tym takie show należy oglądać z dużej odległości, dlatego drugi
wschodni brzeg rzeki jest do tego idealnym miejscem. Widzowie oglądają figury i kształty formujące się w przestrzeni, jak gdyby wchodzili w przestrzeń trójwymiarową. Czy lasery przeżywają teraz swój renesans? Tak, ponieważ są bardziej przyjazne ekologii niż pokazy pirotechniczne. Nie ma tu wybuchów, a hałas zależy od muzyki, pod jaką show jest przygotowany. Do pokazu potrzebujemy jedynie 50 kW, co oznacza 10 razy mniej elektryczności niż na przykład show na ekranie wodnym. Wyjątkowo w tym roku podczas pokazu na żywo gra wiolonczelista. Tak, najczęściej takie pokazy są synchronizowane z nagraniem, a tym razem musieliśmy synchronizować z grą na żywo. Porozmawiamy z muzykiem, czy trudno było dobrać repertuar do show. Już od dłuższego czasu tworzę muzykę. Łączę brzmienie wiolonczeli z muzyką elektroniczną. Jestem też producentem muzycznym. Z Ewaldasem spotkaliśmy się na pewnej imprezie i zrozumieliśmy, że moja muzyka i lasery wspaniale się uzupełniają. Jakie to uczucie grać dla tłumu ludzi zebranych na moście i po drugiej stronie rzeki? A jakie może być? Wspaniale, nie inaczej. Właśnie w taki huczny sposób Wilno uczciło Dni Stolicy 2022. To ostatnia taka duża impreza zapowiadająca nadchodzące urodziny miasta 700-lecie. Jak widzicie, publiczność się gromadzi przed Domem Kultury Polskiej, ponieważ już za chwilę dwie najlepsze kapele wileńszczyzny, kapela świętojańska i kapela wileńska, zagrają koncert na pożegnanie lata. Polski Wilno tradycyjnie żegna lato muzycznie. Tym razem to będą dwie kapele, kapela świętojańska oraz kapela wileńska. Kapele są wszystkim bardzo dobrze znane. Jakie hity dzisiaj zagracie? A jak ty myślisz? Ja myślę, że Franek z Losiówki musi być. No będzie, będzie. Dzisiaj jest zamknięcie sezonu letniego. Jakie było lato? No my jeszcze lato nie zamykamy, tylko dzisiaj pożegnania z latem gramy. A tak jeszcze będziemy grali. Czyli jeszcze do końca września będą koncerty? Tak, wrzesień mamy bardzo napięty. Za tydzień wyjeżdżamy do Nowego Tomyśla, to tam pod niemiecką granicą. No a później jeszcze tutaj w Domu Polskim, także wrzesień mamy full. Życzymy wam dobrego występu. My także idziemy gdzieś tam do publiczności, aby słuchać was i cieszyć się muzyką. No a w następnym roku zapraszamy na 35-lecie. 35-lecie i całej kapeli? Tak, na plac Ratuszowy, chyba ostatnia niedziela sierpnia będzie. Będziemy. Polski Zespół Kapele Wileńska to miejski zespół folklorystyczny założony w 1988 roku. Folklor miejski nie był tak popularny we Wilnie jak we Lwowie czy Warszawie, dlatego członkowie zespołu sami tworzyli swój repertuar. Skoro to jest pożegnanie lata, jakie było lato? Lato było bardzo intensywne, ponieważ mieliśmy wiele występów, wyjazdów do Polski oraz koncertów lokalnych. Jak myślicie, który wasz utwór jest najbardziej czekany przez tą piękną publiczność? Aha, to trudno powiedzieć, ale chyba, że to jest ta piosenka antycovidowa, która akurat powstała w tych trudnych czasach covidowych. Tam do kawy i herbaty, tam czekają na siebie, przywilec i kraj bogaty, przecież każdy dobrze wie. Kapela Świętojańska zrzesza miłośników śpiewu i muzykowania z Służan i niedalekich okolic. Wiek członków kapeli jest bardzo zróżnicowany, ale wszyscy są pełni werwy, energii i fantazji. Chcemy, żeby no, to pożegnanie lata było wesołe. Mamy takie swoje złote przyboje, takie, które tradycyjnie gramy. Wspaniały nastrój, wspaniały koncert, aby w następnym roku znowu było takie piękne. Takie wesołe, słoneczne, ciepłe. Pogoda dopisała, nastrój wesoły, kapela gra, weseli ludzie, super. Czekamy dalszych koncertów. Karol, nie oczekiwałem Cię tutaj zobaczyć, bo wiem, że trenowałem. No właśnie byłem, właśnie wróciłem przed pół godziny z Francji i od razu jadąc do domu zajechałem na ten piękny koncert. Bo jak się mówi, wszędzie fajnie, ale w domu najlepiej. A kiedy tutaj jeszcze spotykają w takim fajnym koncertem kapelą, to w ogóle super. I chociaż to jest koncert na pożegnanie lata, nie trzeba się przejmować, ponieważ przed nami wrzesień i piękne, ciepłe babie lato.
Ech, czyli już naprawdę pożegnaliśmy lato. Nie, to jest tylko taka próba generalna, ponieważ lato astronomiczne kończy się 23 września i mamy jeszcze troszeczkę czasu. No i bardzo dobrze. My się z wami widzimy już za tydzień w najbliższym odcinku Co się dzieje? I się spotykamy w Pałacu Balińskich w Jaszunach na koncercie z okazji 3. rocznicy działania TVP Wilno. Bądźcie z nami w tak ważnym dla nas dniu. Do zobaczenia. Pa! Pa.